Witam Was gorąco. Witam też tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem mediów. Wszystkich mediów, bez wyjątku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drogie koleżanki, koledzy, Grzegorzu, od mojej wtorkowej nominacji wiele osób prosiło, żeby Ci powiedzieć i podziękować, że zrobiłeś, podjęłeś dobrą decyzję. Prosiły, żeby o tym Ci powiedzieć. Czuję dzisiaj wielką odpowiedzialność i dziękuję, że mnie wybrałeś i że powierzyłeś mi to zadanie. Stoję dzisiaj przed Wami pełna pokory, bo Polska to wielka rzecz. Rzeczypospolita to wielka sprawa. A ja znalazłam się w polityce tak jak Wy, bo kocham Polskę. Tak jak Wy i wielu Polaków wyniosłam z domu, gdzie z troską dyskutowało się o państwie, współodpowiedzialności, zobowiązaniach wobec narodu i ludzi. A szczególne znaczenie miały słowa prawość, honor, uczciwość, szacunek. Z tych powodów głęboko wierzę w sens służby publicznej i mam mocne przekonanie, że najlepsze jest jeszcze przed nami. Podjęłam się tej trudnej roli. Nie chodzi mi tylko o odpowiedzialny urząd, o który będziemy i ja będę się ubiegać. To bardzo trudne zadanie, ale ja chcę czegoś więcej. Ja chcę zmienić polską politykę. Chcę, żeby politycy przestali zaciskać pięści i potrafili podać sobie otwarte dłonie. Chcę, żeby nauczyli się ze sobą rozmawiać. Chcę, żeby przestali zarażać nienawiścią wszystkich dookoła. Żeby wreszcie Polacy mogli spokojnie spędzić święta przy swoich stołach i rozmawiać bez kłótni. Chcę także, żeby polityka stała się sztuką porozumiewania, a nie wiecznej wojny. Chcę nowej, jasnej, uśmiechniętej Polski. Wiem, że ten moment jest wyjątkowo trudny. Podziały są tak głębokie, że wydają się nie do zasypania. Wiem, że niektórzy uznali, że nienawiść się opłaca, że nienawiść daje władzę. To już cały system. Media, farmy troli, firmy PR-owe, podsłuchy w każdym domu, szpiegujące drony, gabinety polityczne. Niedługo ten cały system nienawiści to będzie największy pracodawca w Polsce. Skrajne emocje są sprawnie rozbudzane i utrzymywane. Tylko po co? Do czego nas to doprowadzi? Wiem, że ta spirala złości wydaje się nie do zatrzymania. Wiem, że trudno się temu przeciwstawić. Musimy znaleźć w sobie taką siłę, żeby to przerwać i trzeba zrobić to zaraz. Wiem, jak wielu z Was, tak jak ja, tęskni za normalnością. Jeżeli mnie wesprzecie, jeżeli razem ze mną jesteście w stanie powiedzieć dość, jeżeli zrobimy to wszyscy bez względu na podziały, to nikt nam nie mówi, że nienawiść to normalność. Odmienimy Polskę. Co z tego, że ktoś wygra kłótnię, bo głośniej krzyczy, jest zacieklejszy, skoro państwo w tym czasie nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Panie premierze, panie prezesie, a może na odwrót, nie jest wcale tak różowo jak w waszych spotach reklamowych. Nie wystarczy w programach telewizyjnych pokazywać, że wszystko wygląda wspaniale. Polska nie naprawia się w telewizji, tylko tam, gdzie jest prawdziwe życie, tam, gdzie są prawdziwe problemy. Znajdźcie wreszcie czas i zejdźcie na ziemię. Wyjdźcie z limuzyn, wyjdźcie zza ochroniarzy i posłuchajcie, co mówią ludzie. Ludzie mówią o problemach,
które nie mają barw politycznych. Dla was to jest polityka, a dla nich to jest prawdziwe życie. Jeżeli ktoś alarmuje, że pacjenci umierają na SOR-ach, to nie po to, żeby wam dopiec, uwierzcie, nie po to. Tam po prostu naprawdę ktoś umarł, a inni ludzie z krwi i kości boją się, że ich bliskich może spotkać to samo. Jeżeli matka jest wściekła, że nie może kupić synowi leków, to nie dlatego, że was nie lubi, tylko dlatego, że kocha swoje dziecko i czuje się bezradna, odchodzi od zmysłów. Jeżeli mówimy, że kolejki do specjalistów nie mogą być mierzone w latach, to nie dlatego, że chcemy wam dopiec, tylko dlatego, że są cierpiący ludzie. Ludzie, którzy czekają na pomoc. Ocknijcie się. Czy uważacie, że wszyscy nauczyciele to wasi wrogowie? A dzieci, które nie miały szans dostać się do szkoły i rozpaczają, są przeciw wam? Nie, one myślą nie o polityce, one martwią się o swoją przyszłość. Dla młodego człowieka to prawdziwy dramat, nie móc się. Prawdziwym dramatem jest to, że muszą pożegnać się z marzeniami. Dla rodziców to bolesny widok. To, co się stało w polskiej szkole, trzeba naprawić. Ale to nie będzie takie proste. I urażony minister nic tu nie pomoże. Rozmowy z ludźmi uczą pokory i rozsądku. Kiedy ludzie mówią ci o swoich radościach, nadziejach, chorobach i nieszczęściach, to trzeba mieć serce z kamienia, żeby nie pomóc, żeby nie zareagować. Z takich rozmów wyłoniła się cały katalog spraw, które trzeba rozwiązać. To zwykłe ludzkie sprawy, nie mające barw politycznych. Te zwykłe ludzkie sprawy zawarliśmy w naszym programie. Gdzie jest program? Mamy program. Mamy bardzo dobry program. To jest mój, wasz program. I setek tysięcy Polaków, którzy z nami rozmawiali o tym, co chcieliby, żeby w tym programie było. To bardzo dobry program. Po pierwsze, w tym programie wprowadzimy akt odnowy demokracji. Po drugie, naprawimy służbę zdrowia. Dojdziemy do maksimum 21 dni czekania do lekarzy specjalisty. Między innymi poprzez maksymalne odciążenie lekarzy z niepotrzebnej biurokracji. Zapewnimy 60 minut jako maksymalny czas oczekiwania na lekarza w wypadkach. Przywrócimy nocne dyżury i świąteczne, by odciążyć SOR-y. Zmniejszymy umieralność na raka. Osiągniemy niskie standardy, niski poziom europejski. Zdobędziemy na to środki z Unii Europejskiej. Jest program edukacji, mądrej, otwartej szkoły. Jest program podwyższenia pracy i przywrócenia godności ludzi pracujących. W Polsce praca musi się opłacać. Praca jest wartością i musi być szanowana. Jest projekt przygotowany z naszą koleżanką i kolegami z Partii Zielonych. Wielka zmiana w podejściu do środowiska naturalnego. Obiecuję, że zatrzymamy to wycieranie lasów. Nie będzie tego, że drzewa są wycinane w sposób bezmyślny. Zatrzymamy smog, zatrzymamy plastik. Nie będzie plastiku i zatrzymamy przywóz śmieci i węgla rosyjskiego do Polski. W programie są zawarte prawa obywatelskie, a w tym prawa kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób oraz mniejszości, których zawsze będziemy bronić. Z Barbarą Nowacką, z Moniką Wielichowską i moimi koleżankami ze Sprawy Polek. Z
zrównamy w prawach związki partnerskie i będziemy walczyć z przemocą domową. Jest również ważny pakt dla przedsiębiorców, o których nigdy nie zapomina Katarzyna Lubnauer. Jest w programie fantastyczny projekt opieki domowej nad seniorami, który wymyślił i zastosował w Poznaniu pan prezydent Jacek Jaśkowiak. O tym wszystkim mówiliśmy już wielokrotnie. Będziemy te punkty przypominać i omawiać, szczególnie na kolejnych spotkaniach. Ale na tym nie koniec. Nadal będziemy rozmawiać z ludźmi, bo ciągle pojawiają się nowe problemy. Codziennie ktoś przychodzi z nowymi pomysłami. Program musi być żywy i nadążać za potrzebami ludzi. I taki program będziemy robić. W tym programie przecież nie chodzi o nasze ambicje, tylko o dobro Polaków. Dlatego będziemy dalej i ciągle rozmawiać. I po raz kolejny podkreślam, że to, co zostało ludziom dane, nie zostanie im zabrane. A teraz opowiem wam o kilku punktach, które pozwoliłam sobie dodać do tego programu. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Po pierwsze, chcę uzupełnić pakiet dla seniorów. Mamy ofertę zarówno dla seniorów aktywnych, tym damy premię emerytalną w wysokości nawet 20 tysięcy złotych oraz zwolnienie emerytury z PIT dla tych, którzy pracują. Bo w Polsce... W Polsce żyjemy coraz dłużej, a polscy emeryci są naprawdę bardzo aktywni. Ale myślimy też mocno o seniorach mniej sprawnych. W Polsce zbyt wiele osób staje przed tragicznym dylematem: praca czy opieka nad rodzicami. Koalicja Obywatelska chce, żeby rodzina była razem. Domy spokojnej starości powinny być rozwiązaniem tylko wtedy, gdy nie ma już innego wyjścia. Takim rozwiązaniem może być proponowany przez nas czek, który pozwoli sfinansować opiekę nad seniorem. Czeki opiekuńcze będą opiewać do wysokości połowy najniższego wynagrodzenia, czyli do ponad 1000 zł. Po drugie, proponuję pakiet dotyczący kobiet. Tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. Zrównamy wreszcie płace kobiet i mężczyzn na takich samych stanowiskach. W ocenie i wynagrodzeniu pracy mają się liczyć kompetencje, a nie płeć. Państwo będzie wreszcie konsekwentne w ściganiu sprawców i ochronie ofiar przemocy, zwłaszcza domowej i seksualnej. Alimenty będą realnie ściągane przez aparat państwa, tak jak zaległe podatki. I co bardzo ważne, wprowadzimy 2-miesięczny płatny urlop tacierzyński. Po czwarte, bardzo chciałabym też pomóc. O Boże, zapomniałam o in vitro. Zagwarantujemy dostęp do bezpłatnej procedury in vitro oraz prawo do darmowego znieczulenia przy porodzie. I oczywiście zrealizujemy wszystkie postępy. I oczywiście zrealizujemy wszystkie postanowienia naszej konwencji styczniowej. Po trzecie, wprowadzimy darmowy internet dla młodzieży do 24 roku życia. Wykluczenie cyfrowe jest o wiele większym problemem, niż nam się wydaje.
Musimy wszyscy dać równy start w dorosłość, w świat dorosły, a żeby to zrobić, muszą mieć dostęp do internetu, taki sam, bezpłatny. Po czwarte, bardzo chcę też pomóc przedsiębiorcom, którzy dziś, nie oszukujmy się, są gnębieni. Stworzymy jasne i przejrzyste prawo podatkowe promujące rozwój firm. Zyski, które zostaną w firmach i będą służyły ich rozwojowi, nie będą opodatkowane podatkiem CIT. A na koniec zostawiłam sobie kulturę, która, jak wiecie, jest bardzo bliska mojemu sercu. Kultura rozumiana jako element rozwoju naszego społeczeństwa. Ale dla mnie kultura to także wolność, swoboda wypowiedzi. Oczywiście swoboda wypowiedzi z poszanowaniem innych. Prawo do twórczego eksperymentu, brak cenzury. To jest bardzo ważne. Będę walczyła także o kulturę w polityce. To także zadanie dla mnie. Będziemy wspierali przejrzystość konkursów i przyznawania środków finansowych. To musi być bardzo jasne i czytelne. Tutaj nie mogą być żadne niedomówienia. Uruchomimy dla twórców bogaty system stypendialny. Ograniczymy do minimum wpływ urzędników na instytucje kultury i na artystów. Naprawimy media publiczne, aby naprawdę były publiczne. Zlikwidujemy abonament. A co najważniejsze, przywrócimy 50% kosztu uzysków dla twórców w pełnym wymiarze. Bo pamiętajmy, że naród, który nie dba o swoją kulturę, tak traci tak naprawdę swoją tożsamość. Dlatego ta kultura w tych trudnych czasach musi być bardzo ważna. To jest program ludzkich spraw. Nie jest pisany przeciwko komuś. Piszemy go razem z ludźmi i dla ludzi. To jest ten nasz wspaniały program. I marzy mi się Polska, w której nikomu nie trzeba będzie przypominać, co to jest honor, zdrowy rozsądek, odpowiedzialność, dobre wychowanie i panowanie nad emocjami. Chcę, żeby w przyszłym parlamencie posłowie wszystkich opcji potrafili usiąść razem i wypracowywać rozwiązania. Koledzy często mi mówią, że jestem spokojna, za delikatna, ale ja nie mogę się zmienić, bo gdy się zmienię, to nie będę już sobą. Dlatego chciałabym, żebyśmy namawiali do zmieniania, ale tylko na lepsze. Nie możemy nikogo zmusić do tego, żeby się zmienił i przestał kłamać, żeby przestał być agresywny. Tego nie możemy. Na to nie możemy wpłynąć, ale możemy wymagać, żeby tak wyglądała nasza przestrzeń publiczna. Warto próbować. To jedyny sposób, żebyśmy któregoś dnia obudzili się w Polsce, w której chce się żyć, w której każdy człowiek czuje się ważny, a władza daje przykład pokory, pracowitości i dobrych obyczajów. To wszystko jest możliwe. Dlatego wierzę, że wspólnie odwrócimy zły bieg wydarzeń. Mamy już pomysł, mamy plan, mamy determinację i mamy nadzieję, że razem stworzymy lepsze jutro. Możemy to wybrać już w październiku. Może to być już 13 października, a wtedy wszystkich nas.
października zmienimy Polskę, zmienimy świat, ale wtedy wszystkich nas, Polaków, czeka naprawdę lepsze jutro, bo jutro może być lepsze.